Panie trenerze, zaczniemy od tego, co jest najbardziej istotne. Chciałem zapytać o sytuację zdrowotną. Szczególnie chodzi mi o Daniela Szczepana. Z tego, co wiem, on normalnie trenuje. Jak jsme mluvili češněji, Daniel Štěpán, u něho bylo lehké kontuzie po meču na Vysle, dlatego nebyl v nominaci na meč proti Piastu, ale tento celý týden je normálně v tréninku s družinou a přikupování do meču. Pamiętajcie, že Štěpán, Expozito, Holedia. Má pan už decizie, či... To je dobré. Či může ještě pět čtvrtě? Czy znowu nas pan zaskoczy, tak jak tydzień temu? Ja jestem zadowolony z tego, że wszyscy tyto zawodnicy, nasi napastnicy są przygotowani, bardzo, bardzo trudno rywalizują na treningu. A dla mnie trenera to jest dobra informacja. Mamy trzech dobrych napastników a zrobimy decyzję, kto będzie w pierwszym składzie na Legii. Czyli oni jeszcze nie wiedzą, kto zagra? Nie wiedzą. No, my jesteśmy taktyczny trening, ale tam robimy takie rzeczy, gdzie to jeszcze nie jest tylko nie 100%, to będzie, jak to nie będzie. Czy oglądał pan wczorajszy mecz Legii? Oglądał. Ciężko było. Ciężko dla nich, ale gratulacja z tego, że awansowali. No. To każdy mecz kwalifikacji jest trudny dla wszystkich ludzi. Nie jest łatwego meczu w tej dobie. A był pan zaskoczony tym, jak ciężko tam było? Jak pan tam zagrał? Nie był zaskoczony. Nie był. Legia grała pragmatycznie. Oni zrobili zwycięstwo u siebie, a tam grali tak, aby awansowali. Czyli spodziewa się pan, że teraz będzie to inna Legia? Oni inaczej zagrają teraz? Ja myślałem, że będzie. Tylko mają mocný káder, široký káder, dla mě zrobí nějaké rotace tam ze spolu v družině a všichni víme, že mají bardzo dobrých závodníků v družině, ale dla nás to je velká výzva, vyzvání. Piłkarze nie mieli obowiązku oglądania tego meczu, jak się dowiedzieliśmy. Ale to chyba nic złego, dlatego że, tak jak powiedzieliśmy, w niedzielę Legia będzie grała zupełnie inaczej i zupełnie innymi zawodnikami. Także oglądanie wczorajszego meczu mogłoby zupełnie zmienić opcję i źle nastawić. Tak jest, tak jest. Myśmy dzisiaj przed treningiem zrobili analizę Legii, tak jak każdy raz robimy, dwa dni przed meczem, zrobiliśmy trening taktyczny. A mluvili jsme do závodníků, že je možné, aby poglądali včeraj meč Legii, ale nebylo to obowiązkowo. Ale já tak myslím, že většina závodníků ten meč oglądala, viděla. Ale wniosku nie trzeba wyciągać po včerajším meču žádným. V Česku mluvíme, každý meč jest inaczej. Tak mluvíme v Česku. My víme, že proti nám będzie stát družina z jakością a z designem. Panie trenerze, już było takie pytanie do Łukasza Brozia, ale też chcieliśmy pana o to zapytać. Pana zdaniem, bo to ciekawe, czy pana zdaniem Legia jest w kryzysie teraz? Jak? W stosunku do potencjału tej drużyny, że ona nie pokazuje tego, co powinna? Mają, jak jsem mówił, mają tam jakość kwalitnych zawodników. Myślę, że ta drużyna jeszcze nie jest zupełnie stabilizowana jako zespół, myślałem, ale jakość zawodników 100% tam jest. A wiem ze swojej trenerskiej doświadczenia, że tento początek sezony jest bardzo ciężki dla tych drużyn, którzy grają swoje majstrowstwo ekstraklasy tutaj w Polsce, a grają takie kwalifikacje do pucharów europejskich. To jest bardzo, bardzo trudna. Na cześć sezonu. Nawet dobrze, że teraz akurat Śląska z Legią, z taką Legią. Za miesiąc mogło być trudny. My jesteśmy skoncentrowani na swojej roboty, na swojej pracy. Tak jak mówimy, mamy respekt k Legii, wiemy, że tam będzie dobra atmosfera na stadionie a chcemy zrobić dobrą robotę a dobry wynik. Trenerze, tutaj też pytanie od kibiców. Czy
trener uważa to za sukces, że piłkarze otwarcie mówią, że jedziemy do Warszawy po 3 punkty, że nie ma żadnych obaw, że jedziemy po to, że chcemy wygrać. Tak jak jsem mluvil, to jest naša filozofia s plným respektem, s velkým respektem nebo s plným respektem dla družiny Legie i ostatních, ale naša filozofia tady v Šlovsku je taká, že každý jeden meč chceme hrát s fokusem na zvítězství. Panie trenerze, chciałbym zapytać o taką rzecz, bo zdobyliście 6 punktów w 2 meczach, kibice są zadowoleni, a czy pan odczuwa tak prywatnie, poza treningiem, że staje się pan na przykład, jak wychodzi, nie wiem, na zakupy, czy gdzieś wychodzi z żoną, że jest większe zainteresowanie pana osobą ze strony kibiców, częściej podchodzą po autografy, chcą sobie zdjęcia robić. Jest coś tak, taka reakcja kibiców, czuje się to? Pierwsza rzecz, są to tylko pierwsze dwie kolejki. Dwie bardzo ważne zwycięstwa dla nas, ale tylko pierwsze dwie kolejki w Ekstraklasie. A jeszcze mamy 35, tak jest przed nami. Takže to je za dvě. Ale moje dosvědčenost je, že teď idem tutaj po Vroclaviu na koláciu nebo tak naši kibici poznají a dají nám sympatie. To je pozitivné dla mě a dla nás všech. Možná spokojně do sklepu po rohlíky půjšť? Teraz možno, ale víme všetci, jak trudno bylo v tom prošlém sezóně, kdy jsme byli velmi blízko tému, aby jsme se stoupili důle. A já jsem zadovolený z toho, jaká atmosféra byla na stadionu tutaj ve Vroclavi, ten meč letiv Piast. Tam to bylo bardzo pozitivné a naši kibici nám zrobili taký support, že tej konstrukce meču proti Piastu pak se to překlopilo na našu stranu. Trenerze, pytanie, bo mówi się często, że zwycięskiego składu się nie zmienia. Między Wisłą a Piastem było kilka zmian w składzie. Pytanie, czy znowu, żeby zaskoczyć przeciwnika, można się spodziewać kilku korekt? Może, który to jest ten zwycięski skład, ten co już w końcówce grał? To jest pytanie, tak. Tak jak sam mówił o tej rywalizacji w pierwszym odpowiedzi. Tak. Jsem zadovolený z toho, že závodníci bardzo válčí o svoje město v skladě. Máme tam mladěžovců, kteří čekají na svoji šancu. No, robíme finální decizi vašeho Vroclavi. Ve Varšavě, sorry. Přepraším. To je ještě jedno konkrétne pytanie. Či istnieje taká možlivosť, že Erik Exposito začne vyšťovný skladě? Človek už gotový na więcej niż 15 minut grania. Erik zrobił bardzo dobrą robotę. Prošli mecz proti Piastu, přišel na ostatnią część meczu a střelil branky a bardzo trudnie pracował tam. Hodně pracował za Dužo pro vlastní častva Dužiny. Teraz to je decizia moja štábu, abychom zvolili tej správnej formácii. Jest to możliwe. To jeżeli już pytamy o konkretne nazwiska, to pytanie, jak wygląda sytuacja Izraela Puerto? Czy on już normalnie trenuje z drużyną, czy jeszcze indywidualnie? Z Izraelem Puerto jest to tak, że tento tydzień trenuje wszystko, wszystki trening z drużyną, ale jest to tylko pierwszy trening, także jeszcze jego jeszcze nie będzie przygotowany na mecz. Ale já zase jsem zadovolený z toho, že už je v plném tréninku a ještě pracuje dodatkovo individuálně s fitness coachem. To je pozitivní zpráva. Informace.